Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Agnieszka Nierychła, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i świąteczny klimat, ale tak naprawdę nie znaczy to, że nie ma tutaj dużo problemów i dużo zagrożeń. I o tym właśnie chciałam z panią porozmawiać, no bo świąteczny czas to jest czas uniesień, radości. Często nie myślimy o wielu rzeczach, a z tego co wiem, no jest to też czas, gdzie macie dużo więcej pracy, ponieważ i jest więcej kradzieży i internetowych, i kradzieży kieszonkowych. No i jednak ludzie często wyjeżdżając gdzieś na święta czy na Sylwestra, który też przed nami, nie zabezpieczają odpowiednio swoich mieszkań lub zapominają o tym, żeby po prostu elementarne zasady bezpieczeństwa zachować. Jak się ustrzec przed takimi zagrożeniami? No właśnie, tak jak pani zauważyła, jest to cudowny czas taki spędzony w gronie najbliższych, no ale jest to przede wszystkim też idealny moment dla złodziei, dla kieszonkowców, dla osób, które wykorzystują ten moment, w którym pokonujemy długie dystanse, jedziemy do krewnych, zostawiamy nasze domostwa często bez opieki. No jest to żniwo rzeczywiście dla takich oszustów. Dlatego jasne, cieszmy się tą bliskością, cieszmy się tym świętem, aurą takiego już przypływu zimy, no ale pamiętajmy też o pewnych zasadach, które pozwolą nam ustrzec się przed tymi zagrożeniami, które niestety na nas czyhają. I jakie to są zasady? No przede wszystkim, jeżeli wyjeżdżamy, upewnijmy się, że wszystkie drzwi, wszystkie okna, zarówno te prowadzące do domu, jak i te do piwnicy, do garażu, do wszystkich budynków takich przydomowych, że są odpowiednio zabezpieczone. Warto poprosić sąsiada o to, żeby zwrócił uwagę na nasze domostwo. Często włamywacze do domów podrzucają jakieś 2 czy 5 zł przysłowiowe chociażby na podjazd czy na wycieraczkę po to, aby sprawdzić, czy ktoś to znalezisko odkryje, czy podniesie, czy być może nikogo nie ma. Często też podrzucają ulotki. Jeżeli tych ulotek nie zbieramy, no to jest to ewidentnie sygnał, że nikogo przez dłuższy czas nie ma w domu. Pamiętajmy też o tym, żeby na mediach społecznościowych nie afiszować się z tym, że w danym momencie jesteśmy w górach, gdzieś blisko rodziny, poza domem. Czyli chwalmy się tym po powrocie najlepiej. Tak, wydawałoby się, że mamy wśród znajomych, właśnie na tych grupach społecznościowych samych znajomych, no ale oszuści mają swoje metody, żeby dotrzeć do informacji, która jest im potrzebna. Dlatego, tak jak pani powiedziała, dawkujmy te informacje dopiero po powrocie. To jest bardzo ważne. A złodzieje kieszonkowi, no wydaje nam się, że właściwie może ich nie ma, ale jednak są i wy macie chyba więcej zgłoszeń w tym okresie świątecznym, że gdzieś tam faktycznie zdarzają się jakieś kradzieże, znikają dokumenty razem z portfelem. Jak się uchronić przed tym? No tak, no bo święta mają to do siebie, że robimy często zakupy na ostatni moment, jesteśmy roztargnieni w ferworze czasu, gdzieś tam staramy się jeszcze te prezenty dobierać, no i często też tracimy głowę, zapominamy o tym, żeby zabezpieczyć w odpowiedni sposób dokumenty, portfele. No, szczególnie panowie mają taką manię właśnie w tylnej kieszeni trzymania dokumentów, w portfelach, tam pieniędzy, czyli wszystko w pakiecie. Jak złodziej dotrze do tej kieszonki, no to w zasadzie ma już komplet w swoich rękach. My natomiast kobiety często nie zamykamy torebek albo wkładamy gdzieś tam te portfele, kosztowności, jakieś telefony do takiej zewnętrznej kieszeni. No to jest doskonała okazja, Tak, dla nas, no i dla złodzieja. No właśnie, myślimy o tym, żeby nam było sprytnie, szybko, wygodnie, no ale tym samym ułatwiamy robotę złodziejom. Także pamiętajmy, wszystkie rzeczy, które mają dla nas wartość, chowajmy do środkowej kieszeni, zabezpieczajmy te torebki, zapinajmy je. No a panowie po prostu do wewnętrznej kieszeni płaszcza albo kurtki, tam jest zdecydowanie bezpieczniej. Czyli nie traćmy głowy. No i kolejne miejsce idealne dla niestety oszustów i takich zgłoszeń też macie raczej sporo. Internetowe sprzedaże świąteczne, okazjonalne, które często okazują się tak naprawdę nie okazją, tylko no po prostu wkrętem. Tak, tak się zdarza. Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie spowodowała, że my chętniej i częściej kupujemy w sieci. No jasne, to jest jakieś dobrodziejstwo techniki i korzystajmy z tego, no ale pamiętajmy przede wszystkim o tym, żeby kupować od sprawdzonych sprzedawców, czyli zanim klikniemy, zanim zapłacimy, przelejemy nasze pieniądze, to upewnijmy się, że sprzedawca ma jakąś historię, tak, że ma pozytywne komentarze. Jeżeli ich nie ma albo jest ich zbyt mało, no to powinno zdecydowanie naszą czujność wzbudzić.
I nie kupujmy od takiej osoby, nie ryzykujmy, nie bądźmy tymi pierwszymi, którzy mogą rzeczywiście te pieniądze stracić. To przecież nie jest towar deficytowy, którego szukamy, prawda? Natomiast warto również sprawdzić, jaką formę zapłaty preferuje taki sprzedawca. Jeżeli nie ma tam możliwości otwarcia na przykład przesyłki przy kurierze, przy dostawcy, czy też zapłacenia przy odbiorze, no to też jest jakiś podejrzane. Argument, tak, jakiś podejrzany, jakaś podejrzana forma sprzedaży, bo to jakby zabiera nam ten komfort kupowania i dawania pewności tego, że płacimy za towar, który żeśmy zamówili. No bo wy macie tutaj w tym momencie jako policja też ograniczone możliwości działania, prawda? Bo często tacy sprzedawcy znikają później, nagle rozpływają się w eterze. Co w takiej sytuacji, kiedy padniemy ofiarami takiego oszustwa? Możemy się do Was zgłosić z prośbą o pomoc? Oczywiście, koniecznie. Należy dlatego też na przykład chować, jakby przetrzymywać wszelką korespondencję, którą prowadzimy z takim sprzedawcą. Wszelkie dokumenty, które zgromadziliśmy właśnie w związku z tą transakcją, jak i również tutaj jakby dowód zapłaty za ten towar, powinniśmy zgromadzić i przyjść niezwłocznie do najbliższej jednostki policji, złożyć zawiadomienie o oszustwie. No a tam już dalej policjanci zajmujący się albo zwalczaniem przestępczości gospodarczej, albo cyberprzestępczością, oni już będą dalej docierać do sprawcy i robić wszystko, aby rzeczywiście został ukarany. No to jeszcze jeden temat, Pani Agnieszko. Chodzi o temat tego, żeby nie pozostawać obojętnym na nieszczęścia innych. To, zima to jest też czas, w którym bardzo cierpią ludzie bezdomni. Mamy też jakby no, sporo uchodźców, którzy lepiej sobie radzą z życiem lub gorzej. No i oczywiście bezdomne zwierzęta. No i teraz kwestia, kiedy widzimy jakieś osoby, które gdzieś są podczas mrozu, na zewnątrz, na ławce czy w dziwnym miejscu, spotykamy takie osoby, to czy na przykład nawet takie zwierzęta, które gdzieś widać, że są w gorszej kondycji, czy dzwonić wtedy do Was, czy gdzie dzwonić, jak się zachować i czy można po prostu do Was zadzwonić, czy pomożecie w jakiś Oczywiście sposób? I tutaj tylko wystarczy troszeczkę chęci. Nie musimy mieć jakichś dóbr materialnych, nie musimy dzielić się pieniędzmi, wręcz nawet nie powinniśmy, bo często jakby wrzucając to przysłowiowe 5 zł do skarbonki albo podając osobie bezdomnej gdzieś tam przy jakimś sklepie, jakby partycypujemy w jego nałogu, tak? Często zdarza się, że zamiast kupić bułki, pójdzie po alkohol, który wypije, wydaje mu się, że się złudnie ogrzeje, no ale to absolutnie doprowadza do wychłodzenia, więc nie wspierajmy w ten sposób bezdomności. Jeżeli widzimy taką osobę, sięgnijmy po prostu po telefon, zadzwońmy na numer 112 albo do Straży Miejskiej, a na pewno któraś ze służb przyjedzie, wystarczy tylko podać adres, nie trzeba się przedstawiać, to absolutnie nic nie kosztuje i nie powinniśmy się zawahać przed takim telefonem, bo może on uratować ludzkie życie, na pewno zdrowie. Dlatego pamiętajmy o tym, to powinno być takie naturalne. Takie ale czasem właśnie odruch. Mamy takie dylematy, bo nie wiemy, czy dzwonić na policję w takiej sytuacji, czy Wy się czymś takim zajmujecie, i czy nie lepiej zadzwonić na przykład na pogotowie, bo no, co potem się dzieje tak naprawdę z takimi osobami? Myślę, że bezpiecznie jest jednak zadzwonić po patrol policji, dlatego że może okazać się, że jest to osoba nie tylko bezdomna, ale też nietrzeźwa. I wtedy my w pierwszej kolejności doprowadzamy taką osobę do wytrzeźwienia, właśnie dowożąc ją na izbę wytrzeźwień. Natomiast jakby kiedy będziemy dzwonić na karetkę pogotowia, może się okazać, że ta karetka nie pojedzie w miejsce, w którym jest potrzebna. Dlatego bezpiecznie jest zadzwonić na 112, patrol policji przyjedzie i na pewno udzieli formy pomocy w zależności od sytuacji. No to dziękuję bardzo. Jesteśmy przed świętami, więc co nam pozostaje? Życzyć wszystkim Państwu wesołych i spokojnych świąt i bezpiecznych, tak? Tak, przede wszystkim dużo bezpieczeństwa, dużo dystansu niestety do siebie z powodu COVID-19 i miejmy nadzieję, że ten rok następny będzie lepszy od poprzedniego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.